Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam was w serii pytań i odpowiedzi. Od jakiegoś czasu zabieram się za to, aby odnowić tę serię, aby ją na nowo uruchomić. Niestety ostatnio miałem bardzo mało czasu. Zajmowałem się wieloma różnymi rzeczami i odsunąłem temat Q&A na bok, ale cały czas mimo wszystko śledzę wasze pytania, te komentarze, które są ciekawe, sobie zapisuję. Także witam was tutaj w tym nagraniu. Dzisiaj temat nofapu, czyli zaprzestania masturbacji. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy temat, szczególnie dla mężczyzn. Dla tych, którzy nie wiedzą, temat nofapu powstał, no myślę, że jakiś czas temu stał się tak popularny, jak powstał rozwój osobisty. Stał się on taki popularny. Dużo wcześniej było to propagowane przez joginów, przez tematy duchowe, celibat, tak? Tak pokrótce, chodzi o to, żeby przestać się masturbować i żeby mieć większy poziom energii, bo to ma wpływ na to, jak postrzegają nas inni ludzie i na nasze poczucie własnej wartości i pewności siebie. I temat ten dotyczy głównie mężczyzn, ponieważ kobiety mają troszeczkę inną fizjologię, ale zaraz się w tym temacie rozwinę. Taki wstęp. Pozwólcie, że przejdę od razu do pytania i jak zwykle lecimy z tematem. Mój statyczny koleżka pisze: cześć Damiano, mam problem z moim podejściem do nofapu. Czyli tak jak powiedziałem wcześniej, nofap, czyli zaprzestanie masturbacji, bo fap to się wzięło, to był taki mem, że no jak się masturbuje, to wydaje się taki dźwięk, jakbyś fapał, tak? I nofap to jest takie zaprzeczenie fapania, czyli zaprzestanie masturbacji. Praktycznie każda myśl na ten temat blokuje mi czakrę gardła. Jeżeli ktoś z was nie ogarnia tematu czakr, to powiem wam od razu, nie musicie tego ogarniać. Nawet nie musicie być zafascynowani tym nazewnictwem. Chciałbym, żebyście po prostu pozostali z otwartymi głowami do końca tego nagrania. Dla tych osób, które są sceptycznie nastawione do tematu kundalini oraz energii. Ponieważ to nie ma takiego wielkiego znaczenia, w co wierzycie, jak patrzycie na świat. A możecie bardzo dużo wiedzy wyciągnąć z tego nagrania. Także mimo wszystko, jeżeli nie interesuje was ten temat, jesteście sceptycznie nastawieni, to pozostańcie do końca tego nagrania. Przez pierwsze miesiące szło mi dobrze, aż zorientowałem się, że nofap zmienia sposób, w jaki widzą mnie ludzie. I to stało się moją nową motywacją, żeby uciec od autentyczności, czy też z lęku przed byciem osobą, która to robi. I przez następne kilka miesięcy tak głęboko włożyłem w sobie to przekonanie co do nofap, że nie mogę go wyjąć z umysłu. Czyli majestatyczny koleżka bardzo mocno zafascynował się tematem zaprzestania masturbacji, że stało się to jego tak jakby jedyną motywacją, żeby być tym człowiekiem, który się nie masturbuje, tak? Czyli tym człowiekiem, który ma z tego tytułu korzyści, że przestał tak jakby odczuwać siebie w pełni i no bardzo mocno się z tym zidentyfikował, tak? To jest trochę taka identyfikacja z byciem zajebistym, że teraz jak się nie masturbuję, mam więcej energii, to jestem zajebisty, a jak się masturbuję, to znaczy, że już nie jestem zajebisty, nie? To znaczy, że już z powrotem jestem na przykład ciotą. Próbowałem myśleć o tym w inny sposób, ale wciąż mój mózg myśli, że nofap równa się brak pewności siebie, chyba na odwrót powinno być, a jego praktykowanie służy mi do zmiany sposobu, w jaki widzą mnie inni ludzie. Jak mogę to zmienić? Znasz jakąś technikę na zmiany postrzegania takich rzeczy lub jakiś trik na ego? Proszę pomóż mi, jestem już tym zmęczony, chcę to praktykować dalej, ale bez czakry gardła mi ciężko funkcjonować. Ja może tak trochę wyjaśnię bardziej tą wypowiedź, bo koleżka trochę chaotycznie tutaj napisał, a ja doskonale znam ten temat, bo studiuję ten temat już od dawien dawna i sporo rzeczy przetestowałem, więc mogę się z wami podzielić wieloma ciekawymi insightami. Mianowicie, fizjologia mężczyzny jest taka, że my mężczyźni mamy większy popęd seksualny od kobiet. I gdy my się masturbujemy, my faceci się masturbujemy, to rozładowujemy w ten sposób energię i wtedy nie chce nam się uprawiać seksu i wtedy nie chce nam się pożądać kobiet i wtedy nie chce nam się latać za kobietami i nie chce nam się
nawet choćby starać o kobiety, nie chce nam się nawet budować związków. Stajemy się bardzo wtedy samolubni i stajemy się również tacy bardzo skupieni na sobie, bardzo wrażliwi i bardzo często słabi. Jeżeli na przykład ktoś jest uzależniony od pornografii dodatkowo, no to może cały czas robić sam sobie dobrze. I to buduje takie przekonanie, że skoro sam sobie mogę zrobić dobrze, to na co mi drugi człowiek? Po co mi kobieta? Po co mi drugi człowiek? I tutaj proszę kobiety o otwartość umysłu, bo możecie się z tego śmiać, możecie się z tego nabijać, możecie tego nie rozumieć, bo wy macie troszeczkę inaczej. Przede wszystkim z doświadczenia zauważyłem, że kobiety mają mniejszą ochotę na seks, ale to jest tylko moja obserwacja, tak? To nie jest jakaś prawda. Być może są i kobiety, które mają inaczej, więc jeżeli jesteś kobietą, to możesz się wypowiedzieć na ten temat na dole. Z moją chęcią przeczytam. I temat nofapu, czyli zaprzestania masturbacji, stał się taki powszedni w tematach kręgu rozwojowców, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy, no powiedzmy, są trochę zakompleksieni, nigdy nie wchodzili w relacje damsko-męskie i chcieliby podbudować swoją pewność siebie albo mieć większy poziom energii, żeby znaleźć potencjalną partnerkę, albo żeby chociażby w kręgach społecznych być bardziej pewnym siebie, żeby tak nie być takim przewrażliwionym, żeby w ogóle zrobić coś z tym życiem, żeby mieć tą energię i wykorzystać ją w twórczy sposób, tak? I to ma pozytywny potencjał, bo my zachowujemy energię, tak? Stajemy się bardziej męscy dzięki temu, a czasem nawet w takiej skrajności, no, facet, który nie jest zaspokojony seksualnie, zachowuje się trochę jakby miał kij odmiotły wsadzony w dupę, czyli jest taki dosyć agresywny, może doświadczyliście tego kiedyś w życiu, skąd się wzięły te moje metafory. I no tak to już po prostu jest. Możemy tą energię po prostu zachować i wykorzystać w twórczy sposób. Ale wiąże się z tym taki pewien jeden szkopuł. Mianowicie, jeżeli uznamy, że jedynym takim pożądanym stanem jest nasz stan, kiedy się nie masturbujemy i tylko to się liczy, to gdy się masturbujemy albo gdy na przykład ktoś uprawia celibat i zacznie uprawiać seks, czyli złamie tak jakby swoją zasadę, to zaczynamy czuć poczucie winy, nie? To jest taki dualizm. Po prostu ustanowiłem sobie ideał, więc jeżeli nie żyję według swojego ideału, no to znaczy, że jestem winny, jestem słaby, jestem niewystarczająco dobry, bo nie żyję w zgodzie ze swoim własnym ideałem. I majestatyczny koleżka chce się pozbyć tego schematu, czyli nie chce już być tak zależny od tego sposobu myślenia, że jak się nie masturbuje, to jest zajebiście, jak się masturbuje, to jest słabo, tak? Czyli chce po prostu wyjść z tego, nie chce już tej strategii tak jakby przyjmować. I myślę, że to dotyczy wiele osób, które troszeczkę tak podeszły do tego tematu fanatycznie i nie rozumieją tego szerszego kontekstu, ponieważ zaprzestanie masturbacji ma sens i to działa, i to jest skuteczne, i to naprawdę może komuś pomóc. Ja to stosowałem. W tej chwili mam tyle rzeczy wokół swojego własnego życia, które się dzieją, że nawet o tym nie myślę, ponieważ mało mam czasu na to, żeby, nie wiem, tak po prostu, nie wiem, odlatywać, tak? Kurczę, wiecie, wchodzimy w dosyć wrażliwy temat, nie? To trochę plącze mi się język, bo sam nie wiem, co ja mam wam powiedzieć, tak? Po prostu powiedzmy, że ten temat już ogarnąłem w swoim życiu i nie mam z tym problemów i nie muszę tego tak fanatycznie stosować, tak? Nie muszę być takim fanatykiem, powiedzmy, celibatu. Ale dla osób, które są uzależnione od pornografii, dla osób, które mają niskie poczucie wartości, mają często stany depresyjne, albo dla osób, które potrzebują dodatkowego kopa, albo dla osób, które nigdy w życiu nie stosowały żadnej dyscypliny, brakuje ci dyscypliny, tak? Brakuje ci wyjścia ze strefy komfortu, brakuje ci zaangażowania w życie, to nofap może ci pomóc, tak? Może ci pomóc stać się bardziej męskim, stać się bardziej takim asertywnym, takim zaangażowanym w życie. Oczywiście można w inny sposób też zrealizować tą jakby funkcję naszego układu nerwowego odpowiadającą za aktywność. Można uprawiać sport, robić jogę, można po prostu działać tak o, i można w ogóle nawet nie stosować się do tej zasady,
ale w jakiś sposób ta reguła po prostu działa. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Mianowicie, gdy się stosuje celibat albo jakąś formę nofapu, czyli zaprzestania masturbacji, to zwiększa się ochota na seks. Po prostu zwiększa się ochota na seks. A jak się zwiększa ochota na seks, to zwiększa się też tendencja do fantazjowania. Tak? Fantazjowania. I to nieraz może być nieprzyjemne, jeżeli jesteś w grupie, nie wiem, znajomych albo przyjaciół, albo w ogóle siedzisz sam ze sobą i nagle masz jakieś dziwne myśli. Wiesz, o co chodzi, nie? Wiesz, te kosmate myśli, te, które próbujesz się potem wyprzeć, bo chcesz być tak bardzo duchowy i oświecony, że nie chcesz się przyznać do tych myśli. No i te myśli czasami mogą przeszkadzać, nie? Mogą być natrętne, mogą przeszkadzać, mogą wywoływać poczucie niepokoju, albo niepewności, albo takiego neurotycznego trochę agresywnego stylu zachowań. Ale w drugą stronę, gdy ciągle się masturbujesz, ciągle sobie robisz dobrze, ciągle kompulsywnie, to raz, że po jakimś czasie przestaje ci to dawać satysfakcję, bo im więcej sprawiasz sobie przyjemności, tym potem więcej musisz sprawiać sobie przyjemności, żeby poczuć jeszcze większą przyjemność. Dwa, nie masz ochoty na seks, więc tracisz tak na dobrą sprawę zainteresowanie partnerem. Też jakby zmieniasz swoją motywację i zamiast na przykład robić jakieś rzeczy trudne, jakieś wyzwania dążące do samorozwoju, zaczynasz robić proste rzeczy, które tylko kompulsywnie sprawiają ci przyjemność. Na przykład uzależniasz się od jedzenia, albo od mediów społecznościowych, albo od innych takich kompulsywnych rzeczy, które po prostu ci dają krótką, natychmiastową przyjemność. Jak taka małpa, która lata sobie za cukierkiem. No i tak to już po prostu jest. Jedynym rozwiązaniem na to jest po prostu znalezienie rozwiązania. Boże, co ja powiedziałem? Jedynym rozwiązaniem na to jest znalezienie rozwiązania. No, geniusz. Jedynym rozwiązaniem na to jest wyćwiczenie równowagi. Czyli sam musisz sobie zadać pytanie, co sprawia mi przyjemność. Czy chcę się masturbować, czy nie. Jak to na mnie działa, jak to na mnie wpływa. Czasami masturbacja rozładowuje napięcie. Czasami pobudza drugą czakrę po masturbacji. Czy tam po seksie stajemy się bardziej kreatywni, bardziej otwarci, bardziej wychillowani. Może paradoksalnie to nie tyle sprawi, że nie wiem, będziesz uległy czy taki słaby, ale bardziej zaczniesz akceptować siebie czy kochać siebie i może w ten sposób bardziej się otworzysz na kobiety. Możesz przyjąć różne sposoby myślenia, bo tak na dobrą sprawę nie ma tu jedynej reguły, która miałaby, nie wiem, przewodzić naszym życiem. To są różne paterny, różne wzorce energetyczne, które są w naszym życiu i można samemu to po prostu przekontemplować. A, i powracając do tej czakry gardła. Czakra gardła odpowiada za twoją ekspresję, za twoją autentyczność. Więc czujesz zablokowaną czakrę gardła, ponieważ sam sobie tworzysz przekonanie, które cię ogranicza, tak? Więc sam sobie ją blokujesz. Więc po prostu przestań tworzyć to przekonanie. Odpuść sobie to przekonanie i przestaniesz blokować swoją czakrę gardła. Dla niewtajemniczonych, czakry to są odpowiedniki naszego systemu energetycznego, układu nerwowego i to są po prostu skupiska tak jakby świadomości energetycznej w naszym ciele, które realizują różne funkcje. I mamy 7 czakr, każda czakra odpowiada za coś innego i nawet jeżeli nie interesuje cię ta wiedza i nie wierzysz w kundalini i uważasz, że jest ci to niepotrzebne, to polecam się po prostu zaznajomić tak o w ramach ciekawostki i potraktować kundalini oraz czakry jako mapę. Mapę, która pomoże ci rozumieć życie w nieco inny sposób. Bardziej energetyczny, bardziej intuicyjny. Moim zdaniem dużo praktyczniejszy niż czasami wiedza psychologiczna, bo wiedza psychologiczna, czy wiedza dotycząca mechanizmów ego, czy rozwój osobisty nieraz traktują życie jako materia, jako mechanizmy, jako coś do naprawienia, jako coś takiego, nie wiem, jakbyśmy byli robotami z jakimiś dźwigniami w naszym mózgu i musimy je przełączać albo nie przełączać, bo jak coś jest nieprzełączone, jesteśmy popsuci. A kundalini pozwala nam spojrzeć na człowieka jako system energetyczny,
intuicyjnie wyczuć, czy coś jest ok, czy coś jest nie ok. I w zasadzie jak jest coś nie ok, to odpuszczamy, a jak jest ok, to jest po prostu ok. I tyle. Słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ten film, to tyle jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego jakąś wartość. Dajcie dla mnie łapę w górę. Udostępnijcie ten film na Facebooku, aby rozwijać świadomość we wszechświecie, bo w zasadzie nic innego nie mamy tutaj do roboty. Mądre, nie? Tak, postaram się jak najczęściej nagrywać Q&A, także zadawajcie naprawdę fajne, merytoryczne pytania, to będziecie mieli fajne, merytoryczne odpowiedzi. Ja na imię Damiano, zostawcie łapy w górę, wstawcie komentarze, trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, buźka.